Siemanderu, witam na Gamelist, ja jestem Mako, a przed wami kolejny odcinek z Blade and Soul. Słuchajcie, ostatnio pokazałem wam moje pierwsze kroki w grze, już teraz jak widzicie mam 21 level, także już coś niecoś wiem więcej. A chciałem rozpocząć od pokazania wam instancji, takiej niestandardowej, tylko takiej bardziej... bardziej skomplikowanej niż wszystkie poprzednie, znacznie dłuższej, z większą ilością bossów. I tu przy okazji pokażę wam, jak wygląda Party Finder, tak to się nazywa, czyli taka tutaj aplikacja, że tak powiem, dzięki której możemy tutaj złożyć podanie do grup, które właśnie chcą wejść na tą instancję. Jak widzieliście, złożyłem prośbę do party o przyłączenie mnie i otrzymałem wiadomość, którą przyjmuję i oczywiście ciśniemy od razu zaprezentować wam tą nową instancję. Poprzednie instancje, czym ta instancja różni się od innych? Głównie tym, że jest znacznie większa. Poprzednie instancje zazwyczaj miały jednego bossa na samym końcu, a wcześniej było trzeba parę mobków wybić i tak to się kończyło. Tutaj jest ich znacznie więcej, a przy okazji jest więcej loota. W związku z tym zaprezentuję wam, w jaki sposób tutaj wygląda między innymi przydział itemów, który nie jest taki dość standardowy. Zazwyczaj jest albo opcja Master Loot, czyli party leader wybiera, kto dostaje co. Też taka opcja jest, ale nie do końca ona działa tak, jak powinna. Loot z pojedynczych mobów bierze sobie kto pierwszy, ten lepszy. I nie ma tu żadnego podziału. Jeżeli chodzi jednak o bossy, czyli wszelakie epickie dropy i tak dalej, to wygląda tutaj w taki sposób, iż jest licytacja o item. Tak, nie ma żadnego rola, na przykład World of Warcraft przyzwyczaił nas do tego, że po prostu rolujemy i każdy, kto potrzebuje, może po prostu sobie wylosować liczbę od 1 do 100 i wygrywa oczywiście osoba, która wylosowała największą liczbę. A tu jest po prostu licytacja, co jest trochę takie dziwne, tak? Bo idziemy wspólnie, walczymy o jakieś tam... prawda, dropy, a na końcu się o nie między sobą bijemy, bo i to dosłownie, bo jest licytacja, przepraszam, za którą musimy oczywiście płacić swoimi pieniędzmi. Więc trzeba się dobrze zastanowić, jak bardzo chcemy mieć poszczególny item i czy on faktycznie jest wart tego ile chcemy za niego dać. A to jest ciężkie, zwłaszcza na początku gry, kiedy nie do końca wiemy, co jest dla nas dobre, czy w coś jest warto zainwestować, czy później się nie pojawi coś, dzięki czemu możemy dostać coś lepszego i już nie będziemy musieli za to płacić, na przykład od jakiegoś NPC-ka, z questa, czy cokolwiek innego. W każdym razie tak, słuchajcie, o, tu jest Dragon Coil, słuchajcie, widzicie, przy moim HP pojawiło się serduszko, to jest dość ciekawy bajer, sprawia to, że jeżeli mamy to napełnione, to nie padamy. W sensie mamy jakby od nowa full HP i tak dalej w momencie, gdzie normalnie byśmy już zezgonili. Także o, widzicie, przed nami jest pierwszy boss. Także tak to wygląda, ciekawy dość aspekt, nie wiem co on ma na celu, w każdym bądź razie jest to coś nowego, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Czyli jeszcze raz, jak mówiłem, w momencie śmierci, jeżeli mamy naładowane te serduszka, czyli Dragon Force, czy coś takiego, Dragon Blood, sorry, to wtedy właśnie automatycznie odradzamy się w tym samym miejscu, gdzie zginęliśmy. W zasadzie nie giniemy, to nam daje drugą szansę, nie giniemy, nie ma czegoś takiego, że umieramy, a nagle powstajemy, tylko po prostu wraca nam full HP. Dość dziwna sprawa, ale cóż, no jest to coś nowego, no i spójrzmy. To jest to, o czym mówiłem, widzicie? Loot auction i sobie lootujemy, kto by chciał. I cóż to jest? Jakiś sealed seafaring? A, nieważne. W każdym razie dajemy sobie opcję bid. No, zabidowaliśmy, mamy pierwsze miejsce. Tu, jak widzicie, upływa czas, prawda? Do momentu kolejnego bida. Damy tutaj jeszcze. W tym miejscu macie podane, jaka jest obecna stawka. Trzeba pamiętać niestety o tym. Ktoś mnie znowu przebił. Trzeba pamiętać o tym, że jak się przejdzie dalej, co niestety już kiedyś zrobiłem, to już nie mamy prawa dawać kolejnych bidów. Co za tym idzie, można się nieźle wkopać. No, o, widzicie? Wszyscy chyba wyszli, nie? Zostało chyba dwóch gostków. Ale w każdym razie za 7 brązu udało nam się otrzymać jakiś tam pierścionek. Ale widzicie, wszyscy już poszli dalej. Zostałem ja sam, a drop dalej leci, tak? I kolejna rzecz, ciach. I dostałem w zasadzie cały drop, gdy wszyscy się znudzili i już sobie poszli.
To jest taka rzecz, o której warto pamiętać, naprawdę, bo za pierwszym razem zrobiłem to samo. Leciały te aukcje przedmiotów, a ja sobie poszedłem dalej, stwierdziłem, że w międzyczasie będę sobie zwiedzał instancje i niestety cały drop nie ominął. A już teraz się nauczyłem, ale wiecie, ludzie robią dokładnie ten sam błąd, który ja wcześniej. I tym samym, proszę bardzo, zdobyliśmy tutaj parę epickich itemów, dwa epickie i... ale to zresztą dropem zajmiemy się później. Dzisiaj my sobie dalej. Widzicie, pierwszy boss jest za nami, nie wydawał się jakoś specjalnie trudny. Wszyscy na ubu-dubu tutaj lecą i tłuką jak to leci. Nie ma jakby podziału jakiegoś większego na tanka. Być może później to będzie. Na tą chwilę nie, to jest instancja od 20 poziomu. I tutaj czegoś takiego nie ma. Tutaj wszyscy na hura lecą, kto pierwszy ten lepszy, kto pierwszy podniesie dropa ten jest lepszy i tak dalej. Nikt się specjalnie nie przejmuje jakąś rolą tanka czy czegokolwiek. Supportów, healerów, jak być może już wiecie, tutaj w ogóle nie ma, także są tylko takie postacie głównie atakujące. Ale ja jako wojownik na przykład charakteryzuję się zazwyczaj największą ilością HP i to jest tutaj widoczne. Jak widzicie, ja mam 2000, prawie 800 HP. A mimo, że na przykład Assassin Aelenix czy jakąś takoś ma dwa levele więcej, a mimo wszystko ma mniej HP niż ja. Także widzicie, jestem pretendentem do miana tanka, niemniej jednak jak widzicie, tutaj wszystko się robi na hura w zasadzie. I się jakoś nie trzeba skupiać nad żadną taktyką. Przynajmniej na początku. Później będzie jeszcze taki trochę cięższy boss, przy którym być może jakaś taktyka miałaby sens. Ale na chwilę obecną i tak robi się to w taki sam sposób, czyli na hura wszyscy lecą. Także zupełny brak organizacji, w ogóle tu się nikt się nie porozumiewa, nie ma żadnych taktyk. Bardzo to wszystko chaotyczne na tą chwilę, ale cóż, no myślę, że to się później zmieni. Widziałem zresztą takie komendy, że można odpalić jakieś tam właśnie odliczanie. Podczas tego odliczania jest na przykład 3, 2, 1 i wszyscy na przykład dają stuna albo coś tam. Nie wiem, jaki jest sens tego, że wszyscy dadzą stuna naraz, ale są takie komendy, które się wyświetlają potem całą party. Więc jednak jakąś tam organizację mniejszą lub większą tutaj zrobić się da. Ale tak jak mówię, być może będzie to ważniejsze w późniejszych, jakichś tam trudniejszych z pewnością dungeonach. No dobra, słuchajcie, jak tutaj daleko jesteśmy? W prawym górnym rogu widzicie oczywiście minimapę. Ja już raz byłem na tej instancji tak w ogóle. I nawet raz mi się udało paść, w zasadzie nie padłem, bo miałem ten Dragon Blood, ale był moment, że faktycznie boss mnie ściągnął i to było dość zabawne, bo ściągnął mnie w taki sposób, że mnie po prostu chwycił, kiedy miałem jakieś 80% HP. I po prostu mnie już zabił. Na szczęście Dragon Blood mnie uratowało. Oj, kolejny tutaj boss padł. I co tu mamy? Jakiś tam earring. Słuchajcie, mam generalnie dość niewiele miejsca w ekwipunku, więc nie będę się tutaj upierał, żeby tu jakieś tam bidy robić, ale powiedzmy, żeby nie dostali też tego zbyt tanio, to można coś tam podbić. A słuchajcie, ludzie chyba zrezygnowali. Tak, otrzymałem. Light necklace. O! Słuchajcie, znowu wygrałem. Ludzie są tacy tutaj napaleni, że pro cały czas do przodu, cały drop zostaje. Nie wiem, na ile ten drop jest, słuchajcie, tutaj ważny, na ile on jest dobry. No ale póki to się chyba mogę cieszyć, tak? Epiki lecą, więc fajnie. Za pierwszym razem jak byłem, to była kwestia taka, że wszyscy się bili o to i naprawdę ceny sięgały tam dość dużych kwot, więc ja sobie tam odpuszczałem, ale teraz widzicie, bardzo łatwo przyszło mi to, więc wow, nie wiem czemu tak mi HP zleciało, weźmy sobie może, wypijmy sobie potionka, no i dobra, ciśniemy do tego bossa. Jak widzicie, podczas kombatu strasznie jesteśmy powolni, jest to dla mnie bardzo irytujące. O, tu widzicie, jakąś obszarówkę ładuje, nie wiem czemu oni stoją w tej obszarówce zamiast uciekać, zwłaszcza, że ona się pojawia. Jest tu wiele skilli takich do omijania i innych dziwnych rzeczy. Jak ktoś kogoś na przykład chwyci, tak, teraz widzieliście? Chwycił tego koleżkę z boku, boss. Ja go kopnąłem, w tym momencie on go puścił. Ostatnio nikt nie wpadł na to, żeby jakoś zestunować czy cokolwiek zrobić dla bossa, więc ja po prostu przez to padłem.
Mamy tutaj też ciosy do typowego unikania. Widzicie, dwa razy klikam w tył i robi się taki odskok. Więc to jest też takie dość ciekawe. Wszystko tutaj się dość szybko dzieje. O, była cutscenka, którą nie wiem, czy kliknąłem. W każdym razie ten boss przerodził się w silniejszego. I teraz bijemy go, jak widzicie, od nowa. Jest teraz znacznie mocniejszy niż był do tej pory. O, coś chyba ładuje się, bo czerwony okrąg się zrobił. Jak widzicie, wszystko tu się da przewidzieć w zasadzie, bo się pojawiają te okręgi, pojawia się w jakim miejscu obszarówka będzie. Widzicie, tu już się pojawia czerwone pole, że on tutaj spadnie. Więc w zasadzie wszystko da się mniej lub bardziej przewidzieć. No ale w takim ferworze walki oczywiście można dość łatwo dużo rzeczy przeoczyć. Jakie kombo wypuściło? A na to chwilę, jeszcze nikt nam nie padł. Co jest w zasadzie dość spoko. O, znowu coś tu robi, robimy unik. Spójrzcie, jak ja wolno się w ogóle poruszam, jak ślimak po prostu, jak mucha w smole. Strasznie jest to irytujące, z uwagi na to, że gra jest taka mocno dynamiczna i w ogóle, a... No widzicie, biegnę do tego bossa i nie mogę do niego dobiec. O, była cutscenka kolejna, która automatycznie została pominięta, chyba dlatego, że już raz to widziałem. No i słuchajcie. Okej, zaczęła się znowu aukcja, ktoś tam już widziałem, że chyba wyszedł. No i sprawdźmy, jest jakaś licytacja znowu. Ile ja mam w ogóle slotów w ekwipunku? Mam 4 sloty, więc zbyt dużo tu nie mogę, dajmy, że powiedzmy chcę. Dajemy bid. Powiedzmy, że dajmy sobie jeszcze jeden, czemu nie? Ktoś tam już się wyłamał. Ja sobie jeszcze tutaj zrobię. Skrzynki jakieś lecą. Ta skrzynka chyba jest przydatna do czegoś, powiem wam. W związku z tym bardzo bym chciał ją dostać. Ktoś tu ze mną walczy, Mr. Mateusz. Oj, panie Mateuszu, ja tak szybko się nie poddam. A, odpuść. O, fuck! Zrobił mnie gościu w bambuko. Wow, srebro i 40. Dobra, koleżko, chyba to wygrałeś, chyba spasuje. Dobra, ja spasowałem, niech sobie koleżka weźmie. Teraz jest ten item, no to jest Soul Shield generalnie, którego mam 2 elementy, nie jestem pewien, czy chciałbym zebrać, znaczy chciałbym zebrać cały, ale nie wiem, czy za wszelką cenę, chyba nie, nikt tego dziwo nie licytuje, więc sobie go dostaniemy znowu. Axe, słuchajcie, Sealed Blight Axe, fantastycznie. Zaraz wam powiem, czemu tak się bardzo cieszę. Odpuść kolego. Axe jest dla mnie. On nie powinien w ogóle tego. Oprócz mnie nie ma żadnego wojownika, więc nikt nie zrobiłby pożytku z tej broni. Tu są jakieś fangi. Do czego to jest? Upgrade equipment. Nie wiem, na ile to jest ważne. W ogóle mało co wiem jeszcze w tej grze. Takich szczegółowych właśnie, że tu jest mnóstwo jakichś craftowych, czy coś, co się w zupełności nie orientuje. No, kolego, odpuszczaj to. Odpuszczaj. Tu możemy sobie przejrzeć w ogóle, jakie jeszcze przedmioty zostały i w ogóle wszystkie. Widzicie, o, wszystkie oprócz jednego ja wygrałem. Spoko, możemy sobie przejrzeć właśnie, jakie przedmioty będą wylatywać, czy jesteśmy zainteresowani, możemy od razu wyjść. Jak widzicie, oczywiście się robi kolejka tutaj. O Jezu, jaki on jest twardy. Dobra, chyba odpuszczę. Dobra, jeszcze ostatni raz i... Dobra. Ale twardziel. Dobra, pasujemy to. Szkoda czasu. No i słuchajcie, zrobiliśmy sobie tą instancję. Cóż to jest? Dobra, wykonaliśmy jakiegoś questa daily swoją drogą i wychodzimy z instancji. Słuchajcie, czemu tak bardzo się cieszę? Jest tutaj w tej grze dość dziwnie rozwiązana kwestia ekwipunku. Pomijając to, że jakichś zbroi, rękawic, jakichś tam nogawic, butów, hełmów, tego w ogóle w zasadzie nie ma. Jedyne co dostajemy,
to są, proszę was, w ekwipunku. Mamy broń. Mamy niby armor, ale to jest tylko i wyłącznie skin. Tylko i wyłącznie skin. I takich skinów mamy dużo, jak widzicie w ekwipunku jest ich bardzo dużo, ale zaraz może do nich przejdziemy, może zajmijmy się tym ekwipunkiem. Tu są jakieś jeszcze pierdółki, jakaś tam czapka, jakaś bransoletka, coś tam, pas, soul to w ogóle nie wiem. Na tą chwilę ja mam tylko biżuterię, to jest kolczyk, pierścionek i necklace oraz broń. Słuchajcie, wszystkie te przedmioty wypadają z normalnych mobów, jak najbardziej, ale wszystkie są zazwyczaj gorsze od tych bazowych, które mamy, które dostaliśmy i te możemy levelować. Więc na przykład przedmiotów, które dostajemy tak zwyczajnie z dropa, ja kiedyś próbowałem je tam identyfikować i tak dalej i zazwyczaj wszystkie były gorsze. Nie natrafiłem się na żaden moment, żeby się okazało, że item, który wydropiłem byłby lepszy od tego, który już posiadam. Ale możemy je wykorzystać do ulepszania starych. I już wam wytłumaczę, o co chodzi. Tak, słuchajcie, każdy item możemy sobie levelować. Weźmy sobie na przykład, jak widzicie, pokazują się numerki, tak? Przy broni mam max. Tu mam 6, 6, 4. I jest kwestia tego, że sobie możemy teraz to wylevelować. Pojawia nam się coś takiego i podświetlają nam się itemy, które możemy użyć do levelingu. I załóżmy, tutaj widzicie, pojawia nam się, ile nam to doda, jakie będą zmiany w itemie, więc ok, sobie levelujemy. No i dostaliśmy już maksymalny level w tym momencie, czyli 5. Teraz musimy wykonać tak zwany breakthrough, czyli dochodzimy do ściany, gdzie sam leveling już nie wystarcza i trzeba mieć specjalny item, żeby przejść dalej. Ja oczywiście ten item mam, to jest Duras Ring, który dostajemy jeszcze z innej instancji. Tu jest napisane zresztą Songshu Isle Adder's Nest. I używamy sobie tego. Dzięki temu właśnie poświęceniu innego konkretnego przedmiotu mamy te breakthrough. I widzicie, teraz mam kolejny item z levelem 6. I teraz możemy je znowu levelować do levelu maksymalnego. Czyli tu będzie znowu 10 level. Ale czemu się cieszyłem tak bardzo z tej broni, którą otrzymałem? A to z tego, gdyż tutaj mam już max, czyli zrobiłem ten pierwszy breakthrough po 5 levelu. Zdobyłem też z instancji specjalny topór i później wymaksowałem go znowu, tak? To jest bardzo dobre, naprawdę dobrze jest się skupić na tym levelingu. Ja na początku sprzedawałem przedmioty, co było głupotą, bo nie wiedziałem właśnie, że można levelować. I w tym momencie, słuchajcie, jest nam potrzebny Blight Axe, żeby to znowu zrobić breakthrough z maksymalnego 10 levelu. My oczywiście ten Blight Axe mamy, ale jest on sealed, czyli musimy użyć tutaj narzędzia do identyfikacji i w tym momencie już możemy przystąpić do maksowania, jak widzicie, pojawiło się. Mamy tu jeszcze kamień potrzebny do tego levelingu i dajemy sobie Evolve. Co tu jest? Use tak, tak, tak. Aha, bo to jest heroic item i się pyta, czy ja na pewno chcę to zrobić. Słuchajcie, to ma attack power 54, a moja broń normalna ma 67, więc absolutnie widzicie, wypadł mi epic, którego w ogóle nie chcę w zasadzie, gdyż mogę sobie go użyć tutaj do ewoluowania. Okej, okay, dajemy, że chcę. Tutaj musimy, on się upewnia, czy na pewno chcę to zrobić, bo jest to epic. Ale mamy transformację naszej głównej broni i słuchajcie, jest ona tutaj i znowu ją, jak widzicie, możemy levelować. Zmienił się, widzicie, teraz wygląd. Już mam w ogóle kokstopór, wow. I znowu możemy zrobić to samo, czyli bierzemy sobie leveling, pojawiają nam się przedmioty, które możemy dodać do zużycia. Może być to jakakolwiek broń inna. I sobie weźmy i to, i okej. Okay. I widzicie, i teraz nam podskoczy do levelu prawdopodobnie 3. Dajemy sobie Evolve, on znowu pyta, czy chcemy na pewno poświęcić jeden z itemów. Z racji tego, że nie potrzebuję żadnego itemu oprócz Axa, to bez żadnego namysłu mogę sobie spokojnie levelować ten mój topór innymi brońmi, których nie potrzebuję. No i mam już 3 level i 82 ataku, także widzicie, fajna sprawa te levelowanie i tak jak mówię, nie warto sprzedawać tych przedmiotów. Ja na początku je sprzedawałem, a potem się zdziwiłem, bo jednak się okazało, że można je w fajny sposób wykorzystać. Okej, okay. I słuchajcie, i cóż, no w tych itemach mam to samo, mogę sobie poświęcić różne itemy, jak widzicie tutaj jakieś necklace'y, weźmy sobie ciach, tu jest earring, tu jest znowu coś tam, tu jest znowu coś tam i po raz kolejny, używając jakichś tam itemów, możemy sobie
levelować ten nasz przedmiot, ale musicie zwracać uwagę, co poświęcacie, bo mi się zdarzyło poświęcić item, który musiałem użyć później jako breakthrough. Co za tym idzie, no musiałem jeszcze raz robić jakąś instancję, żeby znowu ten item odzyskać, żeby móc levelować dany przedmiot. Tutaj bym musiał zrobić 10 level i tu, jak już widzicie, mam kolejny Sealed Blight Necklace, którym znowu go leveluję na kolejny item. Także tak tu wygląda sprawa właśnie levelingu itemów. Niestety, tak jak mówiłem, nie ma tu jakichś armorów, czegoś, są tylko właśnie takie skiny. Skinów jest bardzo dużo. Jak widzicie, ja w ekwipunku mam w tym momencie jeszcze, oprócz tego, co mam na sobie, mam jeszcze 6 różnych skinów. O co tu chodzi, słuchajcie? Mogę sobie założyć taki. On tu, niestety trzeba poczekać 5 sekund, żeby on zmienił. Jest tutaj bardzo dużo różnych skinów, tak? Możemy sobie założyć różnorakie skiny. O co chodzi z tymi skinami, słuchajcie? Skiny są jakby z różnych frakcji. Mój podstawowy skin, czyli na przykład ten, którego używam, to jest Crimson Legion. Jest to skin, który przydziela nas do pewnej frakcji. Musimy się zdecydować, czy chcemy grać tak jak w World of Warcraft, między Hordą a Alliance'em, tu jest Crimson Legion i Sersulan Order, czy jakoś takoś. Więc i mając na sobie ten ekwipunek, każdy z przeciwnego orderu będzie mógł mnie bić. Także to służy do PvP gdzieś tam wszędobylskiego. Sorry, którego stosunkowo jest mało generalnie i to samo tyczy się innych ekwipunków. Jak widzicie, mamy załóżmy Bamboo Guard Uniform. Ale jest on hostile to Black Ram Marauders. I odwrotnie, mamy jakiś tam inny, który widzicie, Black Ram Uniform, który jest przeciwny na hostile to the Bambo Guard. Czyli jak wejdziemy sobie do wioski, na przykład Bambo, przy użyciu tego uniformu, to od razu zaczną nas bić wszelacy strażnicy i tak dalej. Także trzeba wiedzieć, że te uniformy, oprócz wyglądu, dają też właśnie... kwestie takie, prawda, wrogość między NPC-ami i nami i również innymi graczami. I słuchajcie, kolejna rzecz, jaką chciałem wam powiedzieć, to jest tutaj podział na skille. Są drzewka skilli, tutaj się dowiedziałem, że jest mnóstwo skilli do wyboru, jest naprawdę, naprawdę ich jest dużo. Ja już ich mam dość dużo do wyboru, ale dość dużo jeszcze jest nieodkrytych, jak widzicie. One się pojawiają wraz z levelem, często są jakieś właśnie drzewka, w jaki sposób chcemy to robić, także jest tutaj dużo do opowiadania, nie chcę was zanudzać, ale jest to dość ciekawe, dość wydaje się skomplikowane. Mamy różne skille w różnych formach, załóżmy tutaj normalnie używam jakichś tam konkretnych skilli, jak mnie ktoś obali, to mogę użyć kolejnych iluś tam skilli, jak kogoś chwycę na przykład za karczycho, mogę wykonać ileś tam kolejnych skilli, także wszystko tu jest bardzo aktywne, bardzo szybko się wszystko zmienia, ale jest to tym samym bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, dobra, trochę was chyba zanudziłem już delikatnie, na co chciałbym ponarzekać, słuchajcie, mimo tego, że cały czas chodzę w uniformie tej swojej frakcji, to mimo wszystko dość rzadko spotykam ludzi w tych uniformach. On może być z innej frakcji, ale ma inny uniform. Ja już go nie mogę bić. To jest takie przykre, bo ja bardzo lubię PvP i myślałem, że bardzo tam będą walki jakieś wszczynane co chwilę, ale niestety nie są, więc to mnie troszeczkę boli, że mimo, że ktoś jest z innej frakcji, to nie mogę go bić, dopóki nie założy tego uniformu. I tak to wygląda. Słuchajcie, myślę, że i tak was na dzisiaj dość konkretnie zanudziłem. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i możecie odwiedzać mnie na Twitchu, gdyż czasem streamuję właśnie Blade and Soul. Także zapraszam i do zobaczenia w kolejnych gierkach na GameNest. Na razie, hej!